Weronika, to jest prosta prosta. Poproszę na spojrzenie się tutaj na mnie, tak? Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Najjaśniejszy punkt filmu Powrót do tamtych dni, Teodor Koziar. Witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry. Boże, już dawno nie rozmawiałam z takim młodym, kulturalnym i obytym człowiekiem. Gratuluję rodziców, naprawdę. Przed nami jest tata Teodora. O, ładnie się ukłonił. Twoja pierwsza rola, jak udało się dostać na plan filmowy? Udało mi się dostać na plan filmowy, bo chodziłem tak z 4 tygodnie na zajęcia teatralne. Pan powiedział, że są castingi we Wrocławiu, więc poszedłem. To znaczy mama jeszcze mnie do tego namówiła, bo ja tak nie za bardzo tak naprawdę chciałem tam iść, ale zostałem namówiony i jakoś przeżyłem ten casting i jestem tutaj, dostałem się do filmu. Jesteś na oficjalnej premierze filmu Powrót do tamtych dni. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, że w tak młodym wieku udźwignąłeś taką ciężką rolę. Jak wyglądały przygotowania? Ty to przeżywałeś? Pewnie ciężko ci było wychodzić z roli. Dziękuję. Tak, to było... miałem psychologa filmowego, panią Agnieszkę, i ona też mi dużo pomagała w wymyśleniu całego, jak oddzielać te wszystkie rzeczy. I myślę, że no tak 5 minut po każdej scenie to jeszcze byłem Tomkiem. Tak. Jeszcze byłeś Tomkiem, ale teraz mam nadzieję, że już jesteś Teodorem. Tak. Ale powiedz mi, przygoda, właśnie, mam to traktować, my mamy też widzowie traktować to jako przygodę, jednorazowy strzał, czy wiążesz z tym przyszłość, Teodorze, z aktorstwem? Myślę, że bardzo chciałbym to kontynuować, bardzo chciałbym gdzieś jeszcze występować, jakoś to pociągnąć, bo jak raz wyszło, to chyba warto. Zdecydowanie wyszło, dlatego jeszcze raz podkreślam, najjaśniejszy punkt filmu Powrót tamtych dni, Teodor Koziar, który jest oczywiście moim gościem. Dobrze, 15 lat, ile pamięć mnie nie myli, liceum, technikum, jak wygląda twoja ścieżka edukacyjna, bo oczywiście ścieżkę zawodową już znam. Aha, jestem w liceum na biochemię, także ten mam dużo nauki, ale wydaje mi się, że przeżywam jak na razie. Lekarz może w przyszłości, ale z tego co pamiętam, 15 lat to jest okres dojrzewania, hormony buzują, zmieniają się zainteresowania, jest wzrost zainteresowań też dziewczynami właśnie i do tego też zmierzam. Stary, wiesz, że po tym filmie od razu twoje media społecznościowe, grono obserwujących, fanów się zwiększy, jesteś przygotowany na to, że cudówka ci uderzy, a na pewno uderzy. Nie jestem przygotowany. Muszę się przygotować zdecydowanie i muszę też to poukładać sobie. Ale było już coś takiego, że jak się twoi koledzy, koleżanki dowiedzieli, że grasz w filmie, to już daj numer telefonu, wkręć mnie na plan, jesteś przyjacielem Maćka Sztura, wiesz, to może jakiś kontakt, albo z Weroniką Książkiewicz, pojawiły się już takie propozycje? To znaczy zawsze są żarty jakieś znajomościowe, także ten, że o, z kim mi przyszło siedzieć na tej lekcji, są takie żarty i to jest... nie wiem, śmieszne. A szkoła będzie wyrozumiała odnośnie twojej przygody z filmami? Bo wiadomo, plany zdjęciowe trwają po kilkanaście godzin. Normalnie w ciągu tygodnia, kiedy są lekcje. Chyba, że już masz indywidualny tok nauczania. Nie, myślę, że nauczyciele będą wyrozumiali. Myślę, że mam dobrych nauczycieli i miłych. Już prawie wszyscy wiedzą i mówią, że pójdziemy na film, zobaczymy jak zagrałeś. Także jest bardzo miła atmosfera w mojej szkole. A powiedz mi, bo ty jesteś z jakiego miasta? Z Wrocławia. Jesteś z Wrocławia. Pozdrawiamy serdecznie Wrocław, miasto mostów. Piękne miasto i miasto Krasnali oczywiście. O właśnie, a jakbyś miał mieć swojego Krasnala, to gdzie byś go umiejscowił? Może dojdzie do tego, że właśnie Teodorze, byś miał swojego Krasnala w mieście. Gdy miał swojego Krasnala, to nie wiem, chyba przed kinem by sobie siedział taki Krasnal. Jeszcze trzeba było pozę mu jakąś śmieszną wymyślić, żeby było...
cokolwiek. Ale właśnie Teodorze, bo to jest poważna rola, to jest dramat. Dramat psychologiczny, nawet bym stwierdził. Jesteś przygotowany na propozycje lżejsze gatunkowo, może jakaś komedia? Jaki jest twój? Tak będziemy się powoli zbliżać do brzegu, bo przed tobą jeszcze jest dużo rozmów, dużo wywiadów. O jakim gatunku myślisz w przyszłości? Właśnie już wszyscy mi radzili, żeby się ten, żeby, że najgorsza rzecz to jest zaszufladkowanie się, więc ja myślę, że chciałbym być wszędzie, chciałbym być we wszelakich spektrach filmów. I to będzie dobre podsumowanie naszej rozmowy. Teodor Koziar chce być wszędzie, w każdym gatunku filmowym on się rozwija. Tak jak już powiem po raz trzeci, najjaśniejszy punkt filmu Powrót tamtych dni. To mi się najbardziej podoba w tym filmie, rola Teodora. Dlatego serdecznie polecam, sprawdźcie jego rolę, myślę, że to jest obiecujący, powiem to słowo, obiecujący aktor. Dziękuję Teodorze za rozmowę. I gratuluję rodziców, że tak dobrze wychowali takiego zdolnego aktora. Właśnie, słuchasz rapu? Tak. Jakich raperów? Bo tak uchylę ci rąbka mojego świata. No to Mata na przykład, albo Tako, albo Quebo. To jakby tak... Okej. Okay. Teraz odezwa do narodu, Mato i Quebo, jeżeli oglądasz naszą rozmowę, zaproś Teodora do klipu. Teodor Koziar, wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Hej.